Siemano, z tej strony Sneakermeister i to jest kanał o butach, a dzisiaj mam dla Was wszystkie moje buty, w których będę chodził na wiosnę. Tak jak co roku mam dla Was taki odcinek, w którym pokazuję Wam wszystkie moje buty, w których ja chodzę na wiosnę. Oczywiście są to moje wybory, nie musicie się z nimi zgadzać, nie jest to odcinek, w którym także polecam Wam jakieś parki, tylko pokazuję po prostu, w czym chodzę. Mam nadzieję, że niektóre z nich się Wam spodobają, ponieważ jest tu według mnie dużo dobrego, także zaczynam. A przed odcinkiem proszę Was oczywiście o dodanie subskrypcji, lajka i dzwoneczka na kanał. Jeżeli Wam się spodoba ten odcinek, to napiszcie mi także w komentarzu, która z tych parek najbardziej Wam się podoba i którą chcielibyście mieć. Możecie mnie znaleźć także na Instagramie, na TikToku, tam jeszcze więcej treści a propos streetwearu i mody, także zapraszam Was bardzo serdecznie, a teraz przejdźmy do moich butów na wiosnę. Pierwszą parą będą Dunki, które bardzo często Wam pokazuję, Varsity Maze, które są już niestety trochę zniszczone i oczywiście brudne, ponieważ bardzo często w nich chodzę, ale jest to ta para, którą zakładam bardzo często na jakieś brzydkie dni, gdzie pada, gdzie jest jakaś, wiecie, plucha, tak jak aktualnie, teraz nie wiem, jeżeli, wiecie, oglądacie ten odcinek, to ja jestem w samolocie, z tego co wiem, także nie mam bladego pojęcia, jaka aktualnie jest pogoda, ale to, co wczoraj się działo, czyli rano o 8, ogromny śnieg, potem deszcz, czyli wiatr, a nagle słońce, no to jest właśnie taka para na tą pogodę, którą sobie zaimpregnowałem i na jakieś deszczowe dni zawsze mi się spoko sprawdza i muszę przyznać, że także w outfitach wygląda bardzo fajnie. Będę Wam tutaj wrzucał oprócz takich krótkich przebitek na parki, także outfity moje, które gdzieś tam ubrałem już do tych butów. Z tego co wiem, to nie mam tylko i wyłącznie zdjęć w Salomonach Pro Access, które także tutaj się pojawią, a one za niedługo będą także na moim Instagramie, bo wyszły po prostu mega te zdjęcia. A już o nich mowa, to przejdźmy do Salomonów Pro Access Advance, które można aktualnie kupić z tego, co widziałem na stronie Salomona. Chyba nie w pełnej rozmiarówce, jeżeli chodzi o tą kolorystykę, ale kolorów tego modelu już jest całkiem sporo. Muszę Wam przyznać, że pochodziłem już w nim trochę i one są serio bardzo wygodne, fajne, przewiewne także i na wiosnę, na jakieś cieplejsze dni będą się bardzo fajnie sprawowały. Ta kolorystyka strasznie mi się podoba i w jakichś outfitach, jeżeli chodzicie w na przykład cargo spodniach albo w joggersach, w jakichś takich bardziej futurystycznych rzeczach, to one się sprawują po prostu genialnie, naprawdę mega mi się podobają. A jeżeli lubicie na przykład jasne dżinsy, to także te buty będą tutaj fajnie pasowały. Następną parą będą Air Force One, które kupiłem już jakiś czas temu w kolaboracji razem z Undefeated. Był to taki pak, który naprzemiennie stosował kolorystyki z Dunków na Air Force One'ach i z Air Force One'ów na Dunkach. Ta kolorystyka strasznie mi się spodobała, one wyglądały po prostu przepięknie. Uznawałem je za jedne z najlepszych butów chyba 2 lata temu, w ogóle całego roku. I muszę Wam przyznać, że te buty też pasują naprawdę do wszystkiego i trochę żałuję, że ostatnio w nich nie za bardzo chodziłem. Minusem tych butów są materiały, ponieważ tutaj oprócz użycia materiałowej siateczki jest także zamsz, jest także skóra. Jest tu dużo materiałów, które mogą się gdzieś tam zniszczyć podczas, wiecie, chodzenia przy jakichś takich gorszych warunkach, tak jak mówiłem Wam przy okazji Dunków High Varsity Maze, który noszę praktycznie za każdym razem, jak jest jakaś ulewa, plucha i tak dalej, no to z tymi tak nie zrobię, ponieważ ten zamsz, trochę o niego się boję, ponieważ buty w ogóle od Nike, te zamszowe, bardzo często są słabe jakościowo. Tutaj wydaje mi się, że może by się nie rozwalił, ale mógłby się gdzieś tam trochę poniszczyć, a nie chcę tego, ale na jakieś takie cieplejsze dni po prostu, albo nawet nie cieplejsze, tylko po prostu z ładną pogodą, ze słońcem, no to są po prostu idealne i to jakichś jasnych spodni jeansowych pasują po prostu ekstra. A następnymi są jedne z najładniejszych butów, jakie kupiłem w tym roku, czyli New Balance 1906R z Protection Packu, czarne. Strasznie mi się podobają. Naprawdę, na zdjęciach też wyglądają po prostu przepięknie. Ostatnio byliśmy w browarach wrocławskich, gdzie na cegle po prostu te buty prezentowały się po prostu superowo. Mega się cieszę, że udało mi się je kupić. Teraz, z tego co widziałem, Protection Pack jest do dostania normalnie na Luisa Via Roma, gdzie możecie go kupić, nawet z jakąś lekką zniżką. Nie wiem, czy są wszystkie rozmiary, ale jeżeli ktoś będzie chciał, to oczywiście podrzucę Wam link w opisie. Dodatkowo link gdzieś tam do New Balance strony, ponieważ tam one na pewno są. Bardzo podoba mi się tutaj ten odznaczający się znaczek Enki, ponieważ w tych wcześniejszych Protection Packach, które były na przykład na 2002R, tym czarnym, który miałem i sprzedałem w sumie, żeby kupić ten, no to tamta Enka po prostu znikała, bo ona była tak samo czarna jak reszta buta, też taka poprzecierana i nie wyglądało to według mnie tak fajnie jak tutaj. Dodatkowo ten midsole taki vintage'owy trochę zrobiony, wiadomo, może nie jak yellowing, ale on jest taki trochę beżowy, no to on nadaje temu bucikowi super po prostu smaku. Dodatkowo te srebrne, wiadomo, jakieś tam elemenciki dodatkowe
Mega mi się tutaj podobają i ten but także ekstra gra praktycznie z każdym rodzajem spodni. To jest mega fajne przy okazji niektórych modeli butów, które po prostu nie trzeba się jakoś specjalnie zastanawiać, co do tego ubrać. Ja wybrałem sobie jasne dżinsy na fotki, ale jak próbowałem jakieś czarne spodnie, to też to wyglądało serio spoko. Model aktualnie kosztuje 799 zł. Jest to dosyć dużo, ale wydaje mi się, że warto. Teraz przejdziemy sobie do, według mnie, jednych z najbardziej niedocenionych Air Maxów ostatnich lat, Air Maxów jedynych z Travisem Scottem. Te buty mają albo swoich przeciwników mega, albo bardzo dużych zwolenników, którzy po prostu je uwielbiają i takie love-hateful relationship, można powiedzieć, z tymi butami ma naprawdę bardzo wiele osób. Mi osobiście mega się podobają i ten zakryty po prostu system Air siedzi mi tutaj idealnie i pasuje bardzo fajnie do tego buta, ponieważ większość osób właśnie ma z tym problem, a wydaje mi się, że to właśnie wygląda super i nadaje trochę takiego innego smaku właśnie tym butom, ponieważ jak zobaczymy, no to każdy właśnie w Air Maxach Air jest odkryty, a tutaj mamy go zakrytego i to fajnie wygląda. Dodatkowo super kolorystyka, beżowe kolory, oczywiście tak jak u Travisa Scotta, ale z doborem czerwonych elementów, które tutaj bardzo fajnie się odznaczają, dodają coś takiego fajnego, jakiegoś sznytu temu butowi i idealnie według mnie pasują właśnie do takich klimatów kaktus Jacka, czyli trochę takiego dzikiego zachodu. Mi strasznie się to podoba. Ten but jest także bardzo wygodny jak to Air Maxy jedynki i szczerze wam powiem, jest to but, który według mnie zasługuje naprawdę na dużo większe uznanie, a raczej nigdzie nie znajdował się gdzieś tam w topkach, powiedzmy, butów z zeszłego roku. A według mnie to jedne z fajniejszych wydań Air Maxów w ogóle, jakie wyszły przez ostatnie kilka lat. A na koniec przejdziemy sobie do dwóch parek, które są dosyć podobne. Pierwszy z nich to Jordany Trójki White Cementy Reimaginate. Ostatnio wam je pokazywałem w recenzji. Mega fajny but. Ta skóra jest serio spoko jakościowo. Jeżeli ktoś by się zastanawiał na temat tej skóry, to tutaj nie ma co się zastanawiać. Minusem są oczywiście braki w niektórych sznytach, takich jak na przykład inny cement print, który się różni troszeczkę pomiędzy jednym a drugim butem, albo na przykład źle wycięte elementy. U mnie troszkę tego jest, nie aż tak dużo, ale widziałem osoby, które miały naprawdę bardzo fajne parki. Minusem tego buta na pewno nie jest wygoda, ponieważ pochodziłem sobie w nich na walku ostatnim w Warszawie z Insta Backstocku i z grupy naszej na fejsie i szczerze mówiąc, no po kilku godzinach chodzenia w tych butach po prostu bolały mnie Achillesy, bo tutaj ten element obcierał mnie strasznie. Nawet nie obcierał, tylko uciskał strasznie i te buty były po prostu niewygodne. Także jeżeli chcecie je zabierać gdzieś na jakieś, nie wiem, city breaki, bo ładnie wyglądają, albo nie wiem, chcecie gdzieś wychodzić na dłużej ze znajomymi, no to raczej bym te buty odradzał. Jest to jednak jakaś taka parka, powiedzmy, żeby wyjść na chwilę na miasto albo coś takiego, albo no może do szkoły, bo w większości jednak w szkole siedzicie i wiecie, nie ma czegoś takiego, żebyście przez cały dzień chodzili w tych butach, tylko po prostu jesteście w nich, ale w większości siedzicie. Dlatego raczej tutaj musicie brać to pod uwagę. Dodatkowo 979 zł retailu, a aktualnie gdzieś w okolicach 1100-1200 resellu i wiadomo, zależy to od rozmiaru, ponieważ te małe rozmiary kupicie praktycznie za retail, te wysokie niestety już będziecie musieli coś dopłacić, ale jeżeli chodzi o sam wygląd, to ta para według mnie wygląda po prostu genialnie i na fotkach, do których byliśmy na właśnie walku, spisywała się serio bardzo dobrze. A tak jak mówiłem, ostatnia para to Jordany jedynki Lost and Found Reimaginate, także właśnie dlatego podobna do White Cementów, ponieważ właśnie z tej serii, która jest stworzona na elementach postarzania. No, nie wiem co tutaj mówić, ponieważ te buty wyglądają po prostu przepięknie, sprawują się super w outfitach, tak naprawdę w jakimkolwiek. No, kolorystyka Chicago jest chyba jedną z najbardziej kultowych w ogóle kolorystyk butów, jakie kiedykolwiek powstały. Wydaje mi się, że na spokojnie może walczyć, załóżmy, z kolorystykami Cortezów, które są, wiecie, też kultowe ze względu na przykład na film Forrest Gump. Albo na przykład z Yeezy Zebra, no to na pewno wygrywają, ponieważ też za sobą mają dużo dłuższą historię. Jako sam but w sobie oczywiście wygodza, no dokładnie taka sama jak wszystkich Jordanach jedynkach. Nie ma tutaj za dużo co gadać, ponieważ no ona wypada dokładnie tak samo. Dobrze, że nie jest w tej sylwetce z lat 80. 85 roku, ponieważ ja strasznie nie lubię tego zabiegu, ponieważ tam zazwyczaj ta skóra jest gorszej jakości, zazwyczaj także one są bardzo wąskie i ciężko mi się w nich chodzi, a tutaj jest naprawdę bardzo spoko, pochodziłem już w nich także na fotkach, wyglądają bardzo fajnie z różnymi dodatkami czerwieni, załóżmy w okryciu wierzchnim albo w koszulkach, też to będzie bardzo, super, bardzo fajnie wyglądało, jasne dżinsy, ciemne dżinsy, wszystko tak naprawdę do tych butów siedzi.
Aktualnie trzeba za nie dać okolice 1800 zł. Wydaje mi się, że to jest gdzieś mniej więcej właśnie w tych granicach. Mniejsze rozmiary może 1600-1700, ale no trzeba się za nie trochę więcej wykosztować. Na pewno minusem tych butów jest sama kolorystyka czerwieni i może nie kolorystyka, a sama farba nałożona tutaj. Ponieważ widziałem bardzo dużo osób, które zaczęło czyścić te buty. Ja jeszcze tego nie zrobiłem, bo no, nie mam z czego je czyścić, ale zaczęło je czyścić i ten kolor zaczął schodzić. Mam nadzieję, że u mnie tak nie będzie, albo nie użyję jakiegoś środka, który właśnie to zmiecie, ale widziałem osoby, które po prostu użyły normalnego mydła albo nie wiem, wiecie, jakiejś takiej małej szczoteczki. I nie z twardym włosie, nawet tylko zwykłym, i to po prostu schodziło, a nie powinno tak być przy praktycznie żadnych butach, bo jeżeli tak sobie to przejedziecie, no to ten kolor po prostu Wam cały zejdzie i już nie będą wyglądały tak ładnie jak tutaj. Także jeżeli chodzi o moje buty na wiosnę, to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trochę tego tutaj jest. Niestety odcinek w tym roku nagrywany na mega szybko, ponieważ wszystko musiałem zdążyć właśnie zrobić przed wylotem na Maderę. Mam nadzieję, że widzimy się także na Instagramie, tam możemy popisać, co aktualnie się gdzieś tam u mnie dzieje. I jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zawsze też możecie pisać. Ja z jakim opóźnieniem, bo no, dosyć dużo osób pyta o wiele rzeczy, ale staram się zawsze odpowiadać, nawet po jakimś dłuższym czasie. Także do zobaczenia w DM-ach, w komentarzach. Widzimy się w następnych odcinkach. Dzięki wielkie, cześć!